dzisiaj człowieka bardzo ciekawego, który z gór Lazio przyjechał do nas, żeby z nami podzielić się pięknem tego, co pisze i tego, co tworzy jako muzyk. To ksiądz Józef Ślazyk. Bardzo serdecznie go witamy. Znany powszechnie jako Don Giuseppe. Ile razy jestem u niego w górach Lazio i czasami na spacer rano się wybieram, próbując coś tam pobiegać, to zawsze jak mnie spotykają ludzie, to mówią z dużym szacunkiem o Don Giuseppe. Wprawdzie do kościoła nie chodzą, ale go znają i go szanują. Zresztą pewnie na ten temat coś powiem. Księże Józefie, proszę usiąść, bo będę jeszcze dalej mówił o księdzu. To jest ksiądz katolicki i wierzący ksiądz ze zgromadzenia salezjańskiego. Ja go uczyłem, proszę Państwa. On nawet gdzieś tam, gdzie od 1997 roku, a więc już 18 lat, jest proboszczem w małej górskiej parafii Leofrenii w diecezji Retti, położonej kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu i Watykanu. Warto kiedyś, wędrując po Włoszech, tam zajść. Zawsze spotkacie Państwo gościnny dom, chociaż bałagan ma w tym domu, no jak stary kawalerki. Ale tacy są ludzie gór, prawda? To są góry, piękne góry, dobrzy ludzie, którzy żyją z gór i z lasu. Serce księdza Józefa i dom jest zawsze, zawsze otwarty. Nawet kiedyś pokazywał mi żółwia, którego miał w akwarium, któremu to żółwiowi kupił żółwicę, ale żółw nie mógł się do niej przystosować i ją udusił, więc ksiądz Józef mówi, że wyrzucę cię. A potem powiedział, może on też chciał żyć w celibacie, tak jak ja. Znany jest ksiądz Józef z niecodziennego umiłowania poezji i muzyki, pięknego śpiewu i gry na gitarze, a także z wielkiej miłości do największego z Polaków, ojca świętego Jana Pawła II, któremu poświęca wiele miejsca w swojej poetyckiej i muzycznej twórczości. Dzisiaj będzie dla nas śpiewał. Jest z nami jeden z artystów, który będzie także czytał jego poezję. Księży Józefie, czuj się w tych podziemiach. Niektórzy są pierwszy raz, to są podziemia kamedulskie. To, co widzimy tutaj, proboszcz nazywa hydraulicznym gotykiem. A tam leżą właśnie ci zakonnicy. Tam są jeszcze dwa miejsca wolne, ale proboszcz mówi, żeby się koniecznie pospieszyć, jeśli chce się tam leżeć. Księże Józefie, oddajemy ci głos i czas nasz. Pośpiewaj nam i poopowiadaj. Dziękuję bardzo, księże rektorze. Zacznę dwoma wierszami poety księdza Jana Twardowskiego. Brzegów Wisły z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły i bawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich, by swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich. I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy, niosą mirrę kadzidło i złote kielichy. Wiewiórka strzeży zęby i w niebo się patrzy, jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy. A
mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka, by pośród witających zobaczyć człowieka. A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka, by pośród witających zobaczyć człowieka. 20 ponad lat jestem już poza granicami Polski, tak jak ksiądz profesor, rektor Skorowski przedstawił mój krótki życiorys. Od ponad 20 lat jestem poza Polską i z tęsknoty do Polski, do ojczyzny, do kościoła, do ludzi powstają przeróżne wiersze, piosenki, ballady, poezje. Kraj. Mój kraj leży nad Wisłą, chętnie do niego powracam. Tu się urodziłem, dzieciństwo i młodość śnią mi się po nocach. I do kraju tego poeta powraca, a przez to do biura nostalgia zatacza. Nie ma kałamarza i pióra na stole, a siostra nostalgia zasnęła na sianie w stodole. Mój kraj jest spokojny, nie tak jak przed laty. Wisła spokojniej płynie, w sklepach full towarów, pełno nowych barów, pijaków jest mniej, bo nie trzeba pić, żeby zapomnieć. Bociany w moim kraju czują się jak w raju, bo wino jest dużo, popsować ich gniazdo na gruszy. I jaskółki jeszcze, i słowik nad ranem grają tu w orkiestrze razem z bocianem. I do kraju tego poeta powraca, a przez to do biura nostalgia zatacza. Nie ma kałamarza i pióra na stole, a siostra nostalgia zasnęła na sianie w stodole. W moim kraju pola zboża, łąki inaczej szumią niż na południu świata. Słońce się uśmiecha do poety brata, jeszcze wianki z kwiatów plecie się w mym kraju. Kot się przechadza po płocie w moim kraju, a pies na łańcuchu u budy zazdrosny. Taki jest mój kraj, do którego tęsknię. I do kraju tego poeta powraca, a przez to do biura nostalgia zatacza. Nie ma kałamarza i pióra na stole, a siostra nostalgia zasnęła na sianie w stodole. Stoliku prosto z kapelusza. Wczoraj. Znów czas jakby się zatrzymał w miejscu.
aby przypomnieć światu o odejściu Jana Pawła II, Karola Wielkiego, Polaka z Wadowic, Krakowa i Rzymu, który światu powiedział: odwagi, pielgrzymuj. Zostawił nas samych w pielgrzymce do nieba, ale nam pokazał, jak to robić trzeba. Marnotrawnych synów do domu przyjmował, kręte ścieżki Ewangelią Jezusa prostował, w góry często chadzał, bo stąd bliżej do nieba mu było. Jak było potrzeba, krzyczał z wielką siłą, by prawa człowieka były przestrzegane, by wojen nie było i głodu na świecie, by świat się nie dzielił na północ i południe i by wszyscy ludzie mogli żywot spędzać godnie. A jak trzeba było, to latał po świecie, by nadzieję zawieść w każdy koniec świata i by świat zwaśniony między sobą zbratać. Zabrakło mu czasu. To nie jego wina, bo wczoraj przed rokiem wybiła godzina. Świat znów przypomniał sobie o swoim proroku i przeszłość wspomniał w blasku świecy, w mroku. Dobrze, że na chwilkę czas można zatrzymać, gdy kogoś wielkiego wybije godzina. Czegoś nam zabrakło i przybyło więcej, dlatego świat cały mu śpieszy w podzięce za to, że nas zbratał i nauczył chodzić, byśmy po manowcach nie musieli brodzić. Nie ma go cieleśnie, ale jest duchowo. Tak nas uczy wiara, o niebo zazdrosna. Dałby Bóg pozwolił do niego się dostać, bo z jego odejściem zaczyna się wiosna, a po niej znów lato nadejdzie cieplutkie, jesień i zima, dwie siostry bliźniaczki, które on też kochał, bo jeździł na nartach. Jeszcze wczoraj z tobą tak byliśmy blisko, a resztę nostalgia. Opowiedz mi wszystko. Biała sutanna i tabliczka na placu w Rzymie, w marmurze wyrzeźbiona, że w tym miejscu padły strzały do tego, który był w nią ubrany. Biała sutanna krwią malowana. Tu wielu męczenników zginęło za wiarę, ale on ocalał, bo wiarę miał taką, co góry przenosi, bo był góralem. 13 maja to było i nikomu się o tym nie śniło, tylko chyba Matce Boskiej w Fatimie. Potem dalej pielgrzymował un uomo venuto da molto lontano. Kręte ścieżki świata jak mógł to prostował i nigdy głowy w piasek jak przysłowiowy struś nie chował. Pamiętam ten dzień, jak świat cały płakał, i młodzież, i dzieci, i starcy za niego. I białą sutannę, i krew czerwoną, łzami posoloną, wiarą i modlitwą ludu jego, bo go kochał. Tu, gdzie męczennicy, pozostał na zawsze, bo był zadumany w człowieczej tułaczce, jak prorok, poeta, zakochany w Stwórcy, który dał mu godność największą na ziemi. Za to mu śpiewamy, bo on z nami śpiewał i nam pokazywał drogę, co do nieba. Wybrać w życiu to, co dobre, nie jest łatwo. Chciałbyś zostać prezydentem? Nie. To nie takie proste. Właśnie. A może dziekanem? O, nie wiem, zastanawiam. To też jest niełatwe. Nie masz tyle głosów i pieniędzy na kawę. Za postawioną kawę możesz być wybranym. Twoje idee się tu nie liczą. Ktoś pragnie władzy, ktoś nie chce jej oddać za darmo. Bo władza to wpływy i kasa. Kiedyś na wybory chodziłem z przymusu. Dziś z obowiązku i z przyjemności.
bo nieraz w moim domu wirtualny prezydent zagości. Każdy obywatel ma do tego prawo, aby stać się prezydentem. Nie jeden z nas o tym śnił. Wybory to czas poznania prawdziwych przyjaciół, których często po oddaniu głosu sumienie rusza. I tak było w moim przypadku. Nie gniewam się, że na mnie głosu nie oddałeś, bo nic na tym nie zyskałeś. Sztuką jest zło od dobra oddzielić, plewy od zboża, biało od czarnego, miłość od nienawiści i wojnę od pokoju, bo wojna światów wciąż trwa. Przeprosimy. Piotr Tomczak, jedyny Rzeczypospolitej klaun. Artysta cyrku. Thank you.
wielkie brawa. Dziękujemy, Piotrze. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Au revoir. Do svidania. A potem jeszcze raz. To kolejny utwór z tego tomiku, prosto z kapelusza. Jeszcze raz. Jeszcze zdążymy. Nie jest za późno. Zagoić rany już dawno rozdrapane i zobaczyć uśmiech na twarzach, co łzami zalane. Co było dawniej, to już nie wróci. Raz jeszcze spojrzeć drugiemu prosto w oczy, no i po latach sobą się zauroczyć. Jeszcze raz spojrzeć na zegarek i zauważyć, ileż to czasu upłynęło od ostatniego dzwonka w klasie, od niezdążenia na pociąg, od pogrzebów zapomnianych i wesel suto zakrapianych. Jeszcze raz posłuchać znajomego głosu i poczuć zapach kwiatów na łące i dotknąć tafli jeziora wody. Jeszcze raz przypomnieć sobie to, co razem żeśmy przeżyli. Wycieczki wspólne z klasą B, bale i studniówki w gimnastycznej sali i mecze na szkolnym boisku. Na wagary by się poszło jak wtedy, nad wiślanej wody brzeg. Wianek upleść z polnych kwiatów i jeszcze raz zagrać w zielone. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz w naszej klasie zakochać się. Wielkie brawa dla pana Patryka. Bardzo dziękuję, maestro. Dziękuję, bardzo dziękuję. Już zacznę dziękować. Księże profesorze, bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Znowu, kolejny raz. I proszę, jeszcze raz. Zaśpiewam modlitwę do Boga. Modlitwę do Boga. Prośba o zachowanie przy życiu ukochanej osoby. Zatytułowane Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bardzo serdecznie chciałem podziękować księdzu Józefowi i jego przyjaciołom. Te dwa punkty z tym sympatycznym klaunem i z panem Piotrem i z panią były dla nas dużym zaskoczeniem, bośmy tego nie wiedzieli. Bardzo państwu także dziękujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Józiu, niech cię dobre ptaki zawiodą dalej w twoje góry Lazio i wracaj od czasu do czasu do nas i my też cię pewnie tam odwiedzimy od czasu do czasu, ale miałbym jeszcze jedną prośbę. Wszyscy znamy, tu dzisiaj wybrzmiewał często Jan Paweł II, wszyscy znamy Barkę. Natomiast nie wiem, czy państwo wiecie, że po śmierci Jana Pawła II do tych słów Barki, słowa Barki to jest nasz salezjanin, jest autorem tych słów. Dopisał biskup Zawitkowski,
po śmierci zwrotkę, ponieważ Józkowi wydawała się ona trochę smutna. Józek dopisał jeszcze jedną zwrotkę. Ja bym chciał, żebyśmy na koniec jeszcze to zaśpiewali z tym podkreśleniem tej przedostatniej, ostatniej zwrotki. Tam, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Szanujmy się, spotkajmy się, spotykajmy się, odbudźmy się, śpiewajmy, twórzmy, piszmy, żeby Polska była Polską. Bardzo dziękuję. Przyjemnej nocy. Dziękuję księdze profesorze za wszystko.